Ahoj wszystkim. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Spławik, metoda odległościowa, czyli match, odległościówka. Popularnie mówiąc, Wagler, czyli przelotowy spławik, Wagler, tym dzisiaj się zajmiemy. Zapraszam serdecznie do odcinka poświęconego odległościówce. Odległościówka moja to 12-stopówka Browning, czyli 3,60 m długości. Kołowrotek Abu Garcia Cardinal Pro. Jeśli chodzi o spławik, to mam Wagler, czyli Wagler Insert, czyli z Insert znaczy, że całe body, czyli cały spławik jest to rurka, a sama antenka jest węższa od całego, całej reszty spławika, czyli jest insert, jak gdyby wkładana antenka w środek. Powoduje to, że antenka jest cieńsza od całego spławika i ryba nie czuje podczas brania żadnych oporów. Ten rodzaj spławika nadaje się do delikatnego wędkowania, tak jak dzisiaj na płytkich wodach 2-3 metrów, bardzo czułego wędkowania, czyli delikatne brania. Pokazuje idealnie wszystko. Jeszcze jest straight waggle, to jest prosty peacock, czyli prosta rurka z grubszą antenką. Ona wtedy jest bardziej wyporna i można na haczyku zawiesić większą przynętę typu ziarnko kukurydzy, pelet, czerwonego robaka itp. Generalnie pamiętajcie, żeby spławik dobierać do haczyka, a haczyk do przynęty. Taka jest zasada. Cóż, łowię dzisiaj waglerem. Zacząłem sesję. Wystrzeliłem procą. Parę ziaren kukurydzy. Łowię w dwóch liniach. Tam dalej i tutaj przy liliach, przy grążeli. Szukam lina. Nie wiem, czy mi się uda go znaleźć. Dzisiaj pogoda jest w kratkę. Troszkę wieje i raz pada, raz nie pada. Niż generalnie niskie ciśnienie, więc nie spodziewam się niczego ciekawego. To też zająłem się kręceniem odcinka poświęconego Waglerowi, odległościówce. Za jakiś czas pokażę Wam mój zestaw dokładniej, z bliska jak wygląda. No i oczywiście jak będzie jakieś branie, to się zgłoszę i spróbuję jedną ręką nakręcić ten moment. Porada techniczna a propos odległościówki. Pamiętajcie, żeby montować zestaw odległościowy. Odległościówki są oczywiście różnej długości, od 3 metrów do 4,20. W angielskiej, brytyjskiej miarze to jest 9, 10, 11, 12, 13 stóp. 14 stópówki są również do dalekich, do dalszych rzutów łowienia z brzegu. Pamiętajcie, co jest istotne, aby dobrze dobrać żyłkę odpowiednią do tej metody. Najlepszym sposobem sprawdzonym jest żyłka, oczywiście nie grube, grubości tutaj wchodzą w grę od 0,12 do 0,16 maksimum. Żyłka nie musi być gruba, bardzo delikatna. Tak jak powiedziałem już w poprzednich odcinkach, im delikatniej łowisz, tym większa satysfakcja ze złowionej ryby. W odległościówce generalnie używa się delikatnych żyłek i co ja czynię, żyłek feeder, czyli przymrożeniem do metody gruntowej, do drgającej szczytówki lub feedera, ponieważ żyłka feeder jest powlekana i więc sama w sobie lepiej tonie. A pamiętajcie, że podczas łowienia odległościówką istotne jest to, szczególnie jak wiatr wieje i na większych odległościach, aby żyłkę zatapiać po wyrzuceniu zestawu. Jak cały zestaw opadnie na dno, wygruntowany, to wtedy się szybkim ruchem szczytówki jak gdyby podcina tą żyłkę, która łamiąc powierzchnię wody zatapia się i wtedy jest bardzo stabilny spławik, obojętnie czy wieje wiatr mocny czy słaby, czy boczny, czy są niekorzystne warunki atmosferyczne. Nam tego spławika nie zwiewa, nie przesuwa zestawu, nie robią się brzuchy ani balony z żyłki i można łatwo i precyzyjnie zaciąć rybę, no i śledzić zachowania spławika. To jest moja rada podstawowa, jeśli chodzi o łowienie metodą odległościową.
Tu widzicie, że żyłka szybko wchodzi do wody. Szczytówka jest przy lustrze wody, aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń podczas bocznego wiatru. Cały zestaw jest oparty na podpórce. Możesz sobie usiąść, na kolanie trzymać dolnik i czekać na branie. To jest bardzo wygodna metoda. Znakomita dla początkujących wędkarzy. Niedroga. I można naprawdę holować solidne ryby tą metodą. Dobrze ustawiając hamulec. Czasami przy dużym holu, tak jak miałem przypadek, że 7-8-kilowego karpia holowałem przez 50 minut na tą wędeczkę. Po prostu odpiąć bieg wsteczny w kołowrotku. To jest ten zinks, o. On powoduje to, że się kołowrotek obraca w jedną, jak i w drugą stronę. Wtedy można przytrzymując palcem kontrolować dodatkowy odjazd dużej ryby i mieć jakby podwójne zabezpieczenie. Hamulec dobrze ustawiony plus bieg wsteczny odblokowany. Ale to już wymaga troszkę więcej wprawy. A propos pozycji zajmowanej podczas łowienia odległościówką, maglerem. No dokładnie, szczytówka przy wodzie, przy lustrze wody, żyłka zatopiona. Pamiętajcie, jak wyważacie spławik, to wyważajcie go tak, aby jak najmniejsza część jego wystawała ponad lustro wody, antenka. Nie za dużo antenki, żeby wystawało, żeby ryba podczas brania czuła jak najmniejszy opór. Wtedy jest najbardziej delikatne i najbardziej czułe sygnalizowanie delikatnych nawet brań lina i wszystkich innych ryb wolnego żeru. No i co? Pozycja, siedzimy sobie na kolanku, dolnik, na podpórce wędeczka, ręce wolne obie. Można nęcić, donęcać procą, tak jak pokazywałem w odcinku poświęconemu metodzie bolońskiej z procy. Można też kule zanętowe rzucać albo z procy strzelać. To już dowolność jest dość obszerna. No i co? Pamiętajcie, żeby rzucać w ten sam punkt, obrać sobie na przeciwległym brzegu jakiś cel i rzucać generalnie na tą samą odległość, stara się rzucać. Albo sobie mazakiem tutaj o zaznaczyć. Są takie flamastry specjalne, wodoodporne, białe, na żyłce widać. Albo stosować stoperek, ale to w odległościówce raczej się nie sprawdza, bo przelotki są bardzo małe. Więc razem mazak do metody odległościowej. No i za chwilę postaram się zaprezentować mój zestaw, który dzisiaj przygotowałem na sesję odległościową. A to mój zestaw odległościowy z bliska. Haczyk 14, na nim fragment czerwonego robaka i biały robaczek. Przypon dość długi. Pamiętajcie, że w metodzie odległościowej przypon może mieć nawet do 40 do 50 cm długości. Im dłuższy, tym lepszy. Jeśli bardzo dobre brania są, to można go skrócić do 15-20 cm. To jest przypon 0,14 w tym przypadku żyłka. Po środku śrucina sygnalizacyjna 9. Dalej krętlik z zagrawką do szybkiej wymiany przyponów. Też jak najmniejszy. Chodzi o to, żeby jak najmniej obciążenia mieć pod spławikiem. Wtedy prezentacja przynęty jest znakomita i jeszcze można zahaczyć kilka fajnych brań z opadu. Tu jest, jak mówiłem, krętlik. Po krętliku jest stoperek. Założyłem, to nie musi, tego stoperka nie musi być, ale ja zawsze tak ochraniam węzły. Węzły to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby dobrze starannie wiązać. Wtedy naprawdę na delikatne żyłki i zestawy można wyholować duże ryby. I nie ma historii takiej, że coś się zrywa i wtedy się mówi, ale ryba wielka brała. To wcale nieprawda, była niewielka, tylko węzły słabe. Następnie żyłka główna 0,16, feeder line, jak mówię, dobrze tonąca. I śruciny dociążające, droppers tak zwane, ósemeczki, jedna i druga. I dalej spławik insert wagler. Wagler z antenką, jak widzicie, cieńszą niż body.
na systemiku przelotowym i na końcu stoper do blokady gruntu. To jest mój cały zestaw meczowy, odległościowy. To w zasadzie tyle. Jeśli będzie coś fajnego na haczyku, to dam jeszcze znać. Jeśli nie, to wszystko, jeśli chodzi o tę metodę. Myślę, że jest ona już troszeczkę bardziej przejrzysta i czytelna dla Was. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na następne odcinki. I pamiętajcie, wędkarstwo jak muzyka. Naprawdę można skomponować coś fajnego nad wodą. Polecam wspaniały sport, jakim jest wędkarstwo. Zachęcam do uprawiania wszystkich jego metod i odmian. Jeśli kogoś stać na to i ma chęci, to naprawdę jest cudowny sport. Relaks. Czas nad wodą spędzony na łonie natury. Świeże powietrze. Coś pięknego. Polecam. No i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.